Dzień dobry. Nazywam się Katarzyna Ochman. Jestem nauczycielką języka łacińskiego. Pracuję na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych i jestem też sekretarzem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filologicznego. To jest taka instytucja, która już od ponad 120 lat troszczy się o stan kultury klasycznej w Polsce. I nagrywam ten film, ponieważ chciałabym zwrócić Państwa uwagę na język łaciński, na nauczanie języka łacińskiego, na różne kwestie, problemy, kontrowersje, które się z tym wiążą. Zachęcam Państwa do lajkowania, szerowania, zadawania pytań. Chciałabym raz na jakiś czas takie nagranie wrzucać na YouTube'a i w ciągu kilku minut poruszać, opowiadać jakiś jeden temat związany właśnie z językiem łacińskim, z kulturą klasyczną. Przepraszam też za jakość tego nagrania. Po raz pierwszy się czymś takim zajmuję. Jeżeli będzie więcej, to może będzie też lepiej. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o takim temacie, który dał asumpt do tego, żeby w ogóle się zainteresować taką formą przekazywania informacji. Coraz więcej osób zadaje mi pytania na ten temat i też zainteresowały się w ostatnich tygodniach media tą kwestią. Pomyślałam sobie, że może warto w kilku zdaniach wyjaśnić kwestię tego, jak wygląda nauczanie języka łacińskiego w planach reformy edukacji, która jest teraz przeprowadzana. W ubiegły piątek, 17 marca 2017 roku, pani minister Anna Zalewska podpisała rozporządzenie, które się nazywa oficjalnie rozporządzenie o ramowych planach nauczania, czyli o tak zwanych siatkach godzin. Chodzi o to, jakie przedmioty będą obowiązywały, czy jakie przedmioty będzie można wybrać w liceum i w szkole podstawowej. Nas interesuje tutaj liceum, ponieważ język łaciński jest w ogóle przewidziany tylko dla liceum. Tak już jest od dawna w Polsce, w innych krajach ta sytuacja jest inna. Mogą się dużo młodsze dzieci uczyć języka łacińskiego, ale w Polsce już od wielu, wielu lat w szkołach podstawowych w zasadzie nie ma języka łacińskiego. Jeżeli chodzi o licea, to sytuacja obecnie przedstawia się tak, że uczy się w Polsce języka łacińskiego zaledwie 2% licealistów. To jest średnio pół ucznia na klasę. Kiedyś, jeszcze w latach 80., było to około 25-30% licealistów. Spadek był dramatyczny. Właśnie w ciągu ostatnich 25-30 lat gwałtowny spadek. W zasadzie każda kolejna reforma edukacji po roku 89 jako swój element zawierała to, że było zmniejszenie liczby godzin języka łacińskiego i zmniejszenie możliwości uczenia się tego przedmiotu. Ograniczenie możliwości wyboru tego przedmiotu. Jeszcze do lat 90. jakoś w miarę się to trzymało, a potem bardzo gwałtowny spadek, który jest spadkiem nieporównywalnym z innymi krajami. Nie da się tego wytłumaczyć takimi ogólnocywilizacyjnymi zmianami. Czasami się mówi, używa się takiego argumentu, że no ale w ogóle przecież coraz mniej osób uczy się języków klasycznych. To jest prawda, ale na pewno nie w takim zakresie, jak to nastąpiło w Polsce. Ta sytuacja, którą mamy teraz, to, że w takim mieście jak Wrocław, 700 tysięcy mieszkańców, proszę sobie wyobrazić, są trzy szkoły, które oferują język łaciński, ale żadna z nich nie korzysta z możliwości danej przez siatkę godzin, jakby z takiej oficjalnej możliwości, tylko we wszystkich tych szkołach to jest mniejsza liczba godzin z godzin dyrektorskich po prostu. Więc to, co oferuje obecna siatka godzin i ta, która jest w tym rozporządzeniu podpisanym w piątek, to jest stan został zachowany, te rozwiązania są identyczne, tego się nie da wybrać po prostu. To bardzo niewiele szkół może sobie na to pozwolić w skali Polski. No, jeżeli chodzi o liczby, no to w tej chwili, w ubiegłym roku było 17 tysięcy uczniów zaledwie, którzy się uczą języka łacińskiego, więc można sobie to podzielić na liczbę licealistów w Polsce. Wychodzi bardzo znikomy odsetek. Nastąpiła w zasadzie delatynizacja naszego kraju. Ktoś porównał, że to jest taki poziom
świadomości języka łacińskiego, jak był w Polsce wczesnośredniowiecznej przed rozwojem szkolnictwa parafialnego, przed rozwojem sieci szkół parafialnych, w których ludzie mogli się uczyć łaciny. To teraz wróciliśmy do korzeni. Polacy na nowo nie znają łaciny. Trochę ironizuję, ale muszę sobie jakoś radzić z tym bolesnym faktem. Co można zrobić? To jest moje pytanie do Państwa. I fakty są takie, że to rozporządzenie, które zostało podpisane w piątek, ono dopiero, przepisy te będą, zaczną obowiązywać w liceum od roku 2019-2020. Od tego roku szkolnego jeszcze to nie wchodzi, dopiero za 2 lata. I dlatego bardzo mi zależy na tym, żeby ta informacja rozpowszechniła się. Przede wszystkim, żebyśmy wiedzieli, że w Polsce w zasadzie w państwowych szkołach, w systemie edukacji publicznej nie można uczyć się łaciny. Nie jest wcale lepiej na uczelniach wyższych. Na większości tych kierunków studiów, na których kiedyś łacina była obowiązkowa, ona teraz obowiązkowa nie jest, albo zaledwie jakieś 30 czy 60 godzin kurs, taki króciutki kurs, jeden semestr albo 2 semestry, to są całkowite podstawy. To nie jest na pewno żadna nauka języka, tylko takie informacje, że w ogóle taki język istnieje. Więc studenci medycyny, studenci prawa, studenci filologii nowożytnych, studenci filozofii, studenci, którzy uczą się o literaturze polskiej, oni już w zasadzie nie mają szans nauczyć się w ramach swojego programu studiów języka łacińskiego. Jedyne miejsce, gdzie w jakimś większym zakresie uczą się ludzie łaciny, to są instytuty filologii klasycznej, instytuty studiów klasycznych, czyli te jednostki uniwersyteckie, które zajmują się tylko i wyłącznie językiem łacińskim i językiem greckim i literaturą w tych językach. Więc tam można się uczyć łaciny, poza tym nie ma takich szans. Na dzisiaj może tyle. W kolejnym odcinku postaram się wyjaśnić ten mechanizm, jak to się dzieje, że jak Państwo zajrzą do tego rozporządzenia, to tam jest napisane, ono, to jest to rozporządzenie obecnie obowiązujące i to nowe, podpisane w piątek. Jest tam zapis, język łaciński jest przedmiotem realizowanym w zakresie rozszerzonym. No to jest pewien trik, bo nie ma czegoś takiego jak łacina na poziomie podstawowym. Więc nawet jeżeli ktoś jakimś cudem wybierze ten poziom rozszerzony, to niczego nie rozszerza, tylko uczy się od zera. I może w przyszłym odcinku postaram się wyjaśnić ten mechanizm, jakie tam są dokładnie szczegółowo zapisy tego rozporządzenia. Zostawiam Państwa na dzisiaj z tym tematem i liczę na to, że jakaś dyskusja może wywiąże się w komentarzach. Bardzo dziękuję.